Auto przepchnięte o 200 metrów. Śmierć na przejeździe kolejowym. 31-letnia kobieta zginęła w wypadku, do którego doszło w środę w godzinach wieczornych na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Mezowie w powiecie kartuskim, województwo pomorskie. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Jak przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku komisarz Karina Kamińska, do tragedii doszło w środę godzina 21. Mezowo, 31-latka zginęła w zderzeniu z pociągiem. Oficer dyżurny w kartuzach otrzymał informację o wypadku, do którego doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Mezowie. Szynobus zderzył się z pojazdem osobowym, poinformowała. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz służby ratunkowe. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniosła 31-letnia kobieta, która znajdowała się w samochodzie, powiedziała i podkreśliła, że maszynista był trzeźwy. Siła zderzenia była na tyle duża, że auto zostało przepchnięte o 200 metrów. Jak mówią strażacy, kierująca Skodą kobieta była zakleszczona wewnątrz pojazdu, czytamy z kolei w artykule na portalu Radia Gdańsk. Komisarz Kamiński dodała też, że miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci, którzy wyjaśniali przyczyny oraz dokładne okoliczności tego zdarzenia.